Jaki to będzie serial? Czego widzowie mogą się po nim spodziewać? Oprócz tego, że to jest świetna historia, to wiesz, no jednak tajemnica w tle, pewien gatunek tam kryminalny też jakby się wdziera, no to tam wielogatunkowość jest, mam wrażenie. No właśnie. Z drugiej strony cudowne postaci, już nakreślone, wiesz, scenariuszowo, z wspaniałymi aktorami, którzy je grają, których poznałem na planie, widziałem, jak to robili, więc w ogóle no, jakby ma to się nie ma prawa nie udać. No. A kim jest twój bohater, Kuba? Kuba Olechnowicz jest gwiazdą piłki nożnej. Okej. Okay. Ale to ma najmniejsze znaczenie dla historii, prawdę powiedziawszy. Jest przyjacielem Mili. Trochę taką niespełnioną miłością z przeszłości. I no i na tym głównie ten wątek mój i moją historię opieram. Oczywiście jest tam jakiś, wiesz, element tajemnicy w tle i jakby naszego bohatera, natomiast w relacji no to ta Mila, czyli Justyna, jest najważniejsza. A czy przygotowując się do tej roli w takim razie jakoś, nie wiem, podpatrywałeś znanych piłkarzy, jakoś przyglądałeś się im? Nie, wiesz, to chyba nie było, nie miało dla mnie znaczenia większego, bo akurat postawa, jakby to, oczywiście tego nie, jakby to nie brzmiało, ale postawa, konsekwencja pewnej, wiesz, sławy tutaj jakby schodzi na drugi plan. W sensie nie ma w ogóle znaczenia oprócz tego kontekstu jakiegoś. Także nie potrzebowałem tego. Wyobraź sobie, że z mapy Polski nagle znikają Wadowice. Co roku w Polsce ginie bez śladu 18 tysięcy ludzi. To tak, jakby nagle zniknęło całe miasto. Nie masz wrażenia, że temat zaginięć osób, jaki jest poruszany w tym serialu, jest traktowany w mediach trochę po macoszemu, trochę pomijany? Nawet bardzo bym powiedziała pomijany? Tak, to prawda. Fajnie, że się pochyliliśmy nad tym. Właściwie nie wiadomo dlaczego, czy to jest tak przerażający temat, ponieważ ma tyle znaków zapytań, tyle niewiadomych, że wiesz, no jednak to w sumie, wiesz co, zadałaś mi pytanie, a ja bym z tym pytaniem wrócił do ciebie, bo to strasznie ciekawe, moglibyśmy podyskutować, bo to jest wiesz, no różne powody są, no ale też wyobraźmy sobie, wiesz, no ktoś jest, w pewnym momencie wiesz, idzie do kiosku i nie ma go, czy się zdecydował, zginął, czy został porwany, cholera wie, nie? Jakby to jest w ogóle strasznie ciekawy temat. A myślisz, że ten serial może to w jakiś sposób zmienić? Wiesz co, no na pewno jest siłą rzeczy, jeżeli większa grupa, nawet no, ktokolwiek obejrzy ten serial, tak wiesz, powiem to jakby bardzo pesymistycznie, no to jednak ten temat ma szansę zostać, więc jakby będzie powodem do dyskusji do kolejnych osób, jakby, no wiesz, jakby mam nadzieję, że on wywoła tę dyskusję. Czy kręciliście nieobecnych w trakcie pandemii? Zaczęły się zdjęcia przed lockdownem, zostały zerwane zdjęcia i w lipcu, chyba w czerwcu był powrót na plan. Ja nie uczestniczyłem w tych pierwszych zdjęciach, w tej pierwszej fazie zdjęć, a rozpocząłem longiem od lipca swoją historię. Okej, okay. No i było jakoś inaczej? Jak wam się pracowało w takim dziwnym czasie? No wiesz co, no umówmy się, to jest faktycznie bardzo dziwny czas i jeżeli ktoś by powiedział, że nie widzi różnicy, chociażby jakiejś takiej drobnej, to chyba w to nie uwierzę. A szczególnie jeszcze, kiedy wróciliśmy po tym pierwszym lockdownie, kiedy było tyle niewiadomych i brak oswojenia się jeszcze z tym tematem, a wiesz, mam wrażenie, że lekko zdziczali, wyszliśmy z tych domów i wywoływało to z jednej strony ogromne jakby, no, mimo wszystko podniecenie tego, że znajdujemy się z powrotem w pracy, z drugiej strony... Z jednej strony radość, z drugiej strony niepewność. Niepokój, niepewność, strach przed tym, że wiesz, nie wiemy jakby co się staje, czy to mutuje, czy nie ewoluuje, jakby
co się może wydarzyć, jednak pracujemy, wiesz, no, z żywym organizmem. Jaki dla ciebie był ten rok, bo on już się kończy, na szczęście. Tak, na szczęście się kończy. No, no, dla mnie ten rok... pod względem kultury jest to absolutną tragedią. Pod względem możliwości i w ogóle konstrukcji jakby radzenia sobie z problemem i pandemią całą jest katastroficzny. Więc mam nadzieję, że ten rok się już skończy. Mam nadzieję, że zostaną wprowadzone zmiany ogromne. Mam nadzieję, że ten kraj zostanie odbudowany. Mam nadzieję, że pandemia nie będzie ewoluowała już, nie będzie to jakby nie będzie ograniczało. Nie będzie możliwości ku temu, żeby więcej ograniczeń wprowadzać. No i wszystko, co się wydarzyło w tym roku, mam nadzieję, że wiesz, weźmiemy pod uwagę i po prostu zmienimy w roku przyszłym. Serial najpierw wchodzi na playera. Tak. Potem na antenie TVN. Zastanawiam się, czy ty lubisz oglądać seriale w sieci, a jeśli tak, to jakie? No i widzisz, no i też nawiązujemy teraz do tego, że no i oglądamy teraz praktycznie tylko i wyłącznie to, co jest w sieci, wszystkie, wiesz, portale streamingowe. No, mam wrażenie, że przeżywają renesans jakiś. Absolutnie. Chociaż nigdy sobie źle nie radzili. Więc oglądam. Wczoraj zaczął się festiwal w Gdyni, więc Mistrza z fenomenalną rolą Piotrka Głowackiego. I też w ramach, który się nazywa Splat Film Festival, który jest totalnie pojechany, go odkryłem w ogóle w tym roku dopiero. Okay. Jest tak genialny, że siedzę i oglądam głównie filmy tam. A oprócz tego, no to atakujemy, wiesz, jakieś seriale na Netflixie typu, wiesz, Gambit Królowej i jakieś tam nadrabiamy w zaległości z przeszłości. No Marcin Dorociński też chyba super rola. Super, pewnie, że tak. Jak myślisz, dlaczego widzowie powinni zainteresować się tym serialem? Jak zachęciłbyś ich do oglądania nieobecnych? Wiesz co, bo to może być jakiś powiew świeżego powietrza przede wszystkim, wiesz? W obrazku widzę, że to jest, no, to może być ciekawa rzecz. To jest pięknie to wygląda, ciężko mi oprzeć to na relacjach, na scenariuszu, bo to jest świetnie napisane, więc przede wszystkim mamy cudowną historię, która jest przedstawiona w ciekawy sposób. Jest tam tajemnica, więc no to tym się karmi ekran.